kilka dni po wybuchu wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim do Lwowa wkroczyły oddziały niemieckie. Od początku dopuszczając się wielu zbrodni, poczynając od masakry Żydów lwowskich. Następnie postanowiono zlikwidować polską inteligencję. W nocy z 3 na 4 lipca niemiecki oddział podzielony na mniejsze grupy wszedł do mieszkań lwowskich profesorów i aresztował ich razem z obecnymi na miejscu członkami rodzin i gośćmi. Wszyscy zatrzymani zostali zaprowadzeni na przesłuchanie. Gdy te zakończono, skazanych zaprowadzono na wzgórza Wuleckie, gdzie zostali rozstrzelani. Ich ciała zostały złożone w zbiorowej mogile.